To Lipiec. Najważniejsze miejsce dla mnie i dla świata właściwie. Pierwszy kościół, który fundował Karol Wielki w 810 roku, założyciel Hamburga. A potem pierwszy biskup ufundował tutaj klasztor swój, Święta Angska. Odtąd pierwszy był władcą tego miasta. Miał biskupa z Hamburga, swojego sekretarza, i wysłał z Rzymu do Hamburga świętego papieża Benedykta V. Było to 23 czerwca 1964 roku. Zmarł tutaj papież na wygnaniu, ale wcześniej zmarł Otto I. Urodził się jego wnuczek, Oton III. Rocznica wygnania papieża 23 czerwca 1980 roku. A że sprawdziło się to, co powiedział papież Benedykt V, że to było przeciwko woli Boga i nie będzie się dobrze działo w tym mieście, jego babcia święta Adelaida razem z biskupem, który tutaj był, kanonizowali Benedykta V 10 kwietnia 1988 roku. 28 kwietnia zmarł biskup. I tak mamy świętego papieża Benedykta V, zmarłego tutaj przed chrztem Polski, który odbył się w Regensburgu, tam gdzie potem biskupem był Luk Sobieskiego, gdzie zmarł kardynał Jan Teodor Luk Sobieskiego. Wchodzimy teraz do bawarskiej restauracji. Panuje tutaj wielki ruch, bo to jest